W poniedziałkowe popołudnie 15 kwietnia w Parku Miejskim w Kozienicach miała miejsce akcja wieszania budek lęgowych dla ptaków. Była to wspólna inicjatywa władz gminnych i Enei Wytwarzanie, będąca pokłosiem podpisanego listu intencyjnego dotyczącego współpracy na różnych płaszczyznach. Pierwszą budkę lęgową zawiesił na drzewie wiceprezes Enei Wytwarzanie do spraw strategii rozwoju Tomasz Siwak. Fantastycznie, panie redaktor, dawno tak wysoko nie byłem, jeszcze w tak fantastycznym, pięknym miejscu, w dniu, kiedy czuję, że rozpoczyna się wiosna. Enea Wytwarzanie jest największym producentem energii elektrycznej konwencjonalnej, a tutaj tuż za rogiem jest nasz zakład, jest nasza elektrownia. Pomimo tego, że jesteśmy wytwórcą energii elektrycznej z węgla, rozpoczęliśmy współpracę wspólnego dbania z gospodarzem tego terenu, czyli gminą miasta Kozienice, o środowisko naturalne. Jako drugi na zwyżkę wsiadł burmistrz Piotr Kozłowski i kolejna budka lęgowa dla ptaków zawisła na drzewie. Super wrażenia. Powiem szczerze, wiele lat mieszkałem na czwartym piętrze, więc tej wysokości mi brakowało, a myślę, że takie działania wspólnie, we wspólnym i szczytnym celu. Dziękuję tutaj młodzieży, że przyszła także, aby uczestniczyć w tej akcji. Ta akcja oczywiście zaczynamy symbolicznie, ona będzie trwała na terenie miasta. Chcemy, aby ptaki wracały do miast, mają swoje miejsce w ekosystemie, ważne miejsce. I te działania nasze i Enei służą temu, aby te nasze miasto piękne, zielone było także zamieszkałe przez tych lokatorów naturalnych. Okazję do zawieszenia kolejnych budek lęgowych w różnych miejscach parku mieli także przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucharman, zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski czy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Matera. Całej akcji przyglądała się m.in. zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień oraz grupa młodzieży, w tym uczniowie PSP nr 2 w Kozienicach, dla których była to żywa lekcja przyrody. Mieli oni także okazję wysłuchać ciekawych informacji przekazanych przez ornitologa Jacka Tabora. Taka właśnie akcja wspólna z Urzędem Miasta i Eneą Wytwarzanie, czyli naszą elektrownią kozienicką, jest jak najbardziej cenna. Niech po prostu dzieci się uczą też, jak dbać o polską, naszą lokalną przyrodę. W ramach wspólnego przedsięwzięcia gminy i Enei Wytwarzanie w różnych częściach miasta, gdzie są skupiska drzew, ma zawisnąć w sumie ponad 100 budek lęgowych dla ptaków, ale też i dla nietoperzy. Chcemy podglądać ich życie i zapraszamy ich do siebie właśnie poprzez stawianie tych budek, a także uczymy młodzież, żeby dbać o tą przyrodę, którą mamy, bo jeżeli nie będziemy dbali, to może być z nią problem za ileś lat, a nie chcemy tego. Jest to bardzo dobra i cenna akcja. Generalnie ptaków dziuplastych jest coraz mniej w kraju. Wiąże się to z tym, że brakuje po prostu miejsc lęgowych dla tego typu gatunków, takich jak sikory, szpaki, pleszki, muchołówki, sowy, kopciuszki. Jest ich naprawdę coraz mniej, gdyż tak jak zauważyłem na wstępie, brakuje naturalnych dziupli i trzeba takimi akcjami wspomagać troszeczkę środowisko, wzmacniać bazę ich rozrodczą do miejsc lęgowych, tak aby właśnie mogły one przylatywać, byłoby ich jak najwięcej, a park tutaj w urzędzie, wokół Urzędu Miasta, wokół na Błoniach Nadwiślańskich jest naprawdę bardzo cennym, dobrym miejscem dla tego typu akcji. Na zakończenie młodzi uczestnicy zostali obdarowani upominkami przekazanymi przez organizatorów akcji. Z ramienia Urzędu Miejskiego koordynacją całego przedsięwzięcia zajmowała się nowa pani sekretarz Sylwia Wąsik.